Hejka, kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, to ja jestem Weronika i dzielę się z Wami tutaj moim szydełkowym światem. I dzisiaj postanowiłam, że nagramy sobie szydełkowego vloga, ponieważ przygotowuję się do targów, które odbędą się 13 kwietnia w Warszawie na Mysiej 3 i te targi noszą nazwę Święto Kwiatów. Także przygotujemy sobie dzisiaj na pewno bukiet, bo chcę go skończyć. Wczoraj zaczęłam robić lawendę i właściwie mam takie, wiecie, w częściach. Także dzisiaj na pewno zrobimy sobie lawendę i może jeszcze jakieś kwiatuszki. Na jednej z aplikacji pokazywałam Wam, co robię na bieżąco. Także mam już trochę kwiatów na szyję, kapelusik, czapki i dzisiaj mam jeszcze w planach przejrzeć, co mogę jeszcze zabrać, co muszę dorobić, także sobie to też przejrzymy. Mam przygotowane pudło tutaj z włóczkami, a właściwie sznurkami bawełnianymi, także dzisiaj też porobimy sobie te mini torebki, bo one cieszą się największym zainteresowaniem na różnych targach. I oczywiście będę do niektórych doszywała też kwiatuszki, także parę mam. Ale parę będę musiała też zrobić, także może też Wam pokażę, jak się robi takie kwiatuszki. Więc to będzie taki trochę vlog, trochę tutorial. Także jeśli jesteście ciekawi, co to będzie dzisiaj, to zapraszam Was do oglądania. Do stworzenia tych kwiatuszków potrzebuję kleju na gorąco i znalazłam pistolet, ale nie wiem, czy mam te, wiecie, pałeczki do kleju, znaczy pałeczki kleju. I nie wiem, czy ja w ogóle to dzisiaj zrobię. Bo oczywiście, że mam wszystko na swoim miejscu, czyli nie wiem, gdzie co mam. Ale poszukajmy. Pistolet znalazłam. Jak coś, to będę szukała drugiego, bo może w drugim jest klej, chociaż trochę. O, znalazłam. Jest jedna. Mam nadzieję, że na razie jedna mi może wystarczy. Ja w ogóle mam tutaj milion rzeczy, które są mi bardzo potrzebne, czyli na przykład próbkę materiału, którym możliwe, że miałam podszywać moje dywany. I oczywiście, że moja profesorka się nie zgodziła, w sumie też mi się nie podoba. I teraz mam takie coś w domu i no nie wiem, na razie jest to w serii przyda mi się. Może. Jezu, te szafki się nie dotykają. Jezu, sorry. Mam za dużo rzeczy. Ale dobra, ważne, że znalazłam klej. Mam nadzieję, że to jest do tego pistoletu. Tak, dobra. Także odpalamy pistolet. Może tutaj sobie to zrobię. Ja już mam tak zawalone w pokoju, że to jest dramat. Jest straszny bałagan, powinnam to posprzątać. Ale cały czas robię coś nowego i ostatnio posprzątałam i znowu jest bałagan. Także ja nie wiem, nie wiem. Ja po prostu powinnam mieć osobną pracownię, żeby to wszystko, wiecie, mi się gdzieś pomieściło. Tutaj już przepycham nogą pudełko z sznurkami, ale zdjęłam je na dół, żeby nie zapomnieć tego, że muszę to zrobić. Jeszcze dzisiaj dostałam nową paczkę z włóczkami, z tym kulką silikonową i będę robiła pieska, więc to musi leżeć w tym pudełku, żebym pamiętała, że to muszę zrobić. Także klej mi się już nagrzewa. Ja oczywiście bardzo chaotycznie to wszystko nagrywam, ale tutaj mam takie pałeczki, które dostałam od mojej babci kiedyś i wiedziałam, że mi się to kiedyś przyda. Także biorę zieloną włóczkę, biorę te pałeczki i na razie będę je owijała tą zieloną włóczką, żeby, wiecie, troszkę je pogrubić i wiecie, wiecie, o co chodzi. Coś czuję, że większość dzisiejszego vloga będzie z podłogi, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. To w ogóle się nagrzewa. Tak, dobra. To musi jeszcze trochę poczekać, bo w sumie to trochę schodzi, zanim się to nagrzeje. Robię to na podłodze, bo oczywiście mam całe biurko we włóczkach i zaraz by mi się tam wszystko pokleiło, także tutaj z podłogi jest bezpieczniej. Plus na podłodze łatwiej to odkleić, tak mi się wydaje, bo ten klej się strasznie ciągnie i są takie, wiecie, kuleczki. Dobra, idę po lawendę. Na razie mam trzy. Ale będę jeszcze dzisiaj robiła i nie wiem właśnie, czy trzy lawendy mi wystarczą i zrobiłam w trzech odcieniach fioletu. Mam taki średni, jasny i ciemny. I jeszcze dorobię różne kolorowe kwiatuszki, tylko zastanawiam się, czy robić bardziej właśnie w fioletach, czy fiolet z różem, czy jeszcze jakiś inny pomieszać kolor. Dobra, widzę, że już mi ten klej tu... Nie, to takie coś wyszło tylko z tego. Dobra.
sobie go tak. Nie, nie róbcie tego w domu. Tak jak ja. Dobra, przyklejam tylko tutaj począteczek. I teraz owijam. To jest bardzo pracochłonne. Widziałam, że jakaś dziewczyna, jak już robi te bukiety tak, wiecie, na zamówienia, tylko nie wiem, czy ona jest z Polski i zajmuje się tylko robieniem bukietów na szydełku, to ona normalnie sobie podpina to pod wiertarkę i ta wiertarka jej to skręca. Dobra, może dam troszkę kleju, żeby mi się to gdzieś tutaj w międzyczasie nie rozjechało. Nie daję go za dużo, bo on taki jest dosyć gruby, ten klej. Dobra, teraz żebym się tylko nie oparzyła. Bo już kiedyś to zrobiłam i się oparzyłam tym klejem. To jest jedna wielka masakra, więc polecam uważać bardzo, bardzo. Dobrze, że te patyczki są zielone, to jak owijam zieloną włóczką, to tego aż tak nie widać, że są jakieś przerwy czy dziurki. Ale staram się to tak mega ciasno gdzieś tutaj zawijać, żeby naprawdę to było dobrze wyglądało po prostu, tak. Dobra. Klej na koniec. Oczywiście, że nie wzięłam nożyczek. Z tej strony będzie kwiatek, bo mi brzydko wyszło. Skończony. Teraz czas na kolejny. Dobra, pomału to jakoś fajnie wygląda. Mamy na razie dwa, teraz robię jeszcze trzeci i zaraz dorobimy sobie, jeszcze pomyślałam w trakcie klejenia, że zrobię takie różowe różyczki i takie liliowe różyczki. Także, żeby to jednak było zachowane w takich kolorach różowych, fioletowych, wiecie, takich, no w takich po prostu. Korzystając z okazji, że klej był jeszcze rozgrzany, to stwierdziłam, że owinę sobie już wszystkie te patyczki, więc mam tutaj ich 2, 4, 6, 7, czyli będzie 10 kwiatuszków. Także teraz zabieramy się za robienie różyczek i też je przymocuję i jeszcze poszukam jakichś tutoriali, bo w sumie nie wiem, jak się robi jeszcze kwiatuszki. Ale poszukam tutoriali na jakieś inne i dorobię, żeby nie było tak tylko dwa rodzaje, tylko więcej. I zrobię jeszcze chyba jakieś parę listków, bo trochę tak słabo, jakby były takie puste kwiatki, więc z tego, co robiłam patyczki, zrobię jeszcze listki. Dobra, wybrałam sobie taki różowy na razie. Wezmę sobie szydełko. Ostatnio dostałam w paczce takie szydełko z firmy Clover, chyba tak się to wymawia, jest to 4 mm, jest trochę krótsze i na razie się do niego przyzwyczajam, bo trochę mi było średnio, tak wiecie, wykonywać nim, ale pomału się przyzwyczajam do tego, bo w sumie nie jest takie złe. Biorę sobie tylko rzeczy. Mam tutaj taki wazon, który pewnie wykorzystam właśnie na te targi. Za to mi się zaraz rozsypie. Mam tutaj wrotycz, który ma nie wiem ile lat, ale myślę, że będzie bardzo spoko wyglądało to na targach, jak powkładam te kwiatuszki. Na razie są trzy, ale też mega cute wyglądają, także odkładam je sobie na miejsce. A jeszcze przy okazji wam pokażę, zrobiłam takie podkładki, ale jak znalazłam na Pinterestie jakiś wzór i było obok zdjęcie i był taki kwiatuszek, a wychodził mi zupełnie inny. Nie wiem, czy ja coś źle robiłam, patrzcie, to są takie dziurki. Więc stwierdziłam, że zrobię trochę to jakby po swojemu i jeden mi wyszedł tak,
a drugi mi wyszedł tak. Także trochę się różniłem od siebie, ale pomyślałam, że w sumie czemu nie? Niech każdy będzie inny, bo w sumie może komuś się spodoba, żeby na stole były inne też kolorki i inne wzory, bo to też super cute będzie wyglądało. To biorę jeszcze taki różowy i taki fioletowy i zrobimy z tego różyczki. Muszę jeszcze poszukać inspiracji, żeby, wiecie, zrobić jakieś inne kwiatki. Czy właśnie będę robiła różyczki, inne kwiaty leżąc na łóżku? Być może. Jakby to jest moje najlepsze miejsce do robienia rzeczy na szydełku, także mam przygotowane tutaj włóczki, szydełko, o którym wam mówiłam. No i znowu nie wzięłam nożyczek. I zabieram się za robienie kwiatuszków, bo jest już późno, a jeszcze muszę jechać do sklepu odebrać paczkę, bo zamówiłam z odbiorem osobistym i muszę jechać, niestety. Odpalam sobie jeszcze serial na telefonie, bo wyszedł nowy sezon mojego serialu, więc będę oglądała i robiła. Franceska przyszła do pomocy i będzie ze mną robiła różyczki, tak? Kwiatuszki będziesz robiła na szydełku. A tak serio to mi dokucza, bo chcę się bawić. Chciałaś się pobawić za babeczką? Skończyłam już robić kwiatuszki, te różyczki. Zrobiłam w trzech takich kolorkach. I teraz robiłam przerwę, bo muszę jechać na zakupy i odebrać paczkę, o której wam wcześniej wspominałam. Także jak wrócę, to będziemy kontynuowali robienie dalej rzeczy na targi. Moja przerwa się trochę wydłużyła, bo musiałam jeszcze ugotować obiad, zjeść i tak dalej. Ale jestem zła, bo pojechałam do tego sklepu i w mojej głowie było, że sklep jest czynny do 17 i muszę tam jechać, bo no przepadnie i nie będę mogła odebrać mojej paczki. Sklep był czynny do 14. Od 8 do 14. I ja byłam tam trochę po 14 i jakby słychać było, że ktoś tam jest w środku, ale drzwi były zamknięte i nikt mi nie otworzył, więc. A co najlepsze w tym sklepie, odbiór osobisty jest tylko w piątki. Więc muszę czekać do przyszłego piątku po moje zamówienie. Także mój krem jeszcze sobie tam trochę poleży. A i tak czekam już prawie cały tydzień no od początku tego tygodnia czekałam, żeby odebrać dzisiaj paczkę. I pojechałam za późno. Ja nie wiem, czemu w mojej głowie to było, że ten sklep jest do 17, no ale trudno. Robimy dalej. Zrobiłam już te różyczki i pomyślałam, że one trochę tak średnio będą wyglądały na takim kijeczku. Dlatego stwierdziłam, że dorobię do nich tutaj takie małe jakby listeczki, coś takiego, taką, wiecie, jak jest łodyga i tam u góry takie jeszcze zielone małe listeczki, to teraz zrobię. Wracam na podłogę, żeby dokończyć trzy różyczki. Także zostaną mi jeszcze cztery jakieś kwiatki do zrobienia. I zrobiłam takie coś. Takie malutkie, żeby to właśnie nałożyć tutaj na dole. Zobaczymy, jak mi to wszystko wyjdzie. Na razie klej mi się rozgrzewa, ale myślę, że całkiem spokojnie wyglądały takie różyczki, tylko będę musiała później dorobić do nich jeszcze liście po prostu. Dobra, niech to się nagrzeje i zaraz to będę przyklejała. Bo kiedy jest już skończony. Ja teraz robię sobie małą przerwę, bo przyjechała moja rodzinka i wybieramy się do kina. Także później pewnie po powrocie jeszcze będę szydełkowała, także może te torebki w końcu zrobimy. Myślę, że na razie ten bukiet wygląda całkiem spoko.
I zostało mi jeszcze cztery patyczki, więc może jutro zrobię jakieś, bo dzisiaj już nie mam weny do kwiatków, a wieczorem po prostu siądę i zrobię jeszcze torebki ze sznurka. Moja przerwa się bardzo, bardzo wydłużyła, bo mamy już 21:30, więc jest dosyć późno, więc myślę, że jeszcze jedną torebkę dam radę zrobić, a resztę po prostu jutro, także zobaczymy. Ja już jestem zmęczona, więc ja już nie mogę nawet zebrać myśli, ale jeszcze tą jedną torebkę zrobię, bo już sobie obiecałam, że zrobię, więc muszę zrobić. Nie ma opcji. Jako pierwszą torebkę zrobię chyba z tego ciemnego zielonego, bo mam go po prostu najwięcej, więc myślę, że mi, wiecie, nie zabraknie w trakcie robienia i w sumie mogłabym powiedzieć, że to jest jedyny kolor, który mam. Zobaczcie, tutaj jest wszędzie tylko ten ciemny zielony. Na biały nie patrzmy, bo to jest ten cieńszy sznurek. Tam mam tylko trochę jaśniejszych, czarny. No i ten taki miętowy, o, brakowało mi słowa. A jeszcze tam jest niebieski. Także to będę mieszała, te malutkie. Tu jest taki jeszcze szałwiowy. To będę mieszała, ale takich torebek będzie chyba najwięcej. Dzisiaj zrobię jednokolorową chyba, a po prostu później będę robiła ciemnozielone z jakimś odcieniem. Tak będzie chyba najlepiej. Zorientowałam się, że robię nie ten wzór, co trzeba, i nie robię mini torebki, bo do mini torebki zaczynam. Chciałam sobie poprać włosy, a zahaczyłam tym pierścionkiem. Robię na początku 10 oczek, a tutaj zrobiłam 15, więc wyjdzie mi troszeczkę większa ta torebka. Dobrze, że zaczęłam od tego ciemnego zielonego, bo mam go dużo, tak jak widzieliście. I będzie po prostu troszeczkę większa. I tak dawno nie robiłam nic ze sznurka bawełnianego, że już mnie bolą ręce i dłonie. Zapomniałam, że do tego trzeba mieć wprawę. Dobra, jednak mi brakło. Muszę dobrać kolejną kuleczkę. Pewnie jakbym robiła tą mniejszą, to już bym kończyła, ale niestety pomyliłam się i muszę robić większą torebkę. Także już mam mniej więcej połowę. Biorę kolejny motek i robię dalej. Skończyłam torebkę, wyszła troszkę większa niż ta mini, więc będzie to taka bagietka pod rękę. Chciałam założyć, ale mi to nie wyszło. Zrobiłam taki grubszy pasek tym razem, bo stwierdziłam, że zrobię coś nowego. A teraz jest dużo torebek z tych t-shirt yarnów i widziałam, że prawie każda torebka ma taki szeroki pasek. To mówię, o, chyba to jakiś trend, muszę też tak zrobić. Więc zrobiłam taką torebeczkę, później doszyję do niej jeszcze zatrzask, żeby nic nie wypadało z niej. I w sumie to tyle dzisiaj. Za dużo nie zrobiłam, ale. Ale w sumie jestem zadowolona z dzisiejszego dnia, bo zrobiłam coś do tego bukietu chociaż, a na tym mi dzisiaj najbardziej zależało. Myślę, że fajnie to wygląda. Jeszcze tak jak mówiłam, zostały mi cztery patyczki, więc cztery kwiatki jeszcze gdzieś tam wcisnę. I w dzisiejszym vlogu w sumie to wszystko. Mamy już w sumie 23. Trochę mi zajęło robienie tej torebki, bo robiłam sobie małe przerwy, przyznam się szczerze. I w sumie to tak. Tak wyglądał mój dzień. Dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam Was oczywiście do subskrybowania mojego kanału po więcej treści szydełkowych. A jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze tworzę, to zapraszam Was na moje pozostałe konta społecznościowe, gdzie regularnie wrzucam jakieś fajne treści. Także zapraszam Was bardzo. Dziękuję za dzisiaj. Buziaki. Pa!